Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu i chciałem powiedzieć, że zapewne jeśli chcieliśmy coś sobie zmienić w naszej Terrarii, to instalowaliśmy mody, jakieś mapki, a jest jeszcze jedna taka bardzo fajna alternatywa, która jest w moim odczuciu troszkę pominięta, mianowicie teksturpaki. Może to tylko moje takie odczucie, ale raczej nigdy nie byłem zagłębiony w ten temat, dopiero teraz coś sobie poszperałem i troszkę tego jest. Wiem na pewno, że moi znajomi, może na przykład Panda, coś kombinowali z teksturpakami na potrzeby animacji. W każdym razie temat był moim zdaniem troszkę taki odległy, a niesłusznie. I przeglądałem sobie forum Terrarii i widziałem, że tych tekstur paków trochę jednak jest i to nie takich słabych. Jednak najbardziej mi się spodobał właśnie ten tekstur pak, który macie przed sobą, którego zadaniem będzie zmienić tak grafiki normalnej Terrarii, by pasowały one do tych grafik z Calamity Moda. Czyli jak wiemy, Calamity Mod ma bardzo takie ocieniowane, szczegółowe grafiki. Tu w ten deseń coś też będzie i to jest taki luźny materiał, naprawdę nie przygotowuję się specjalnie do niego żadnych scenariuszy, chcę po prostu sobie pochodzić, wejść, o już nawet serduszko, widzicie, gwiazdka jest, teksturek, o! I jesteśmy w Terrarii. Zainstalowałem też sobie mody na cheaty, ale to oczywiście na potrzeby tego tutaj nagrania, żeby nie było sytuacji, że nie pokażę większości rzeczy tak naprawdę, ale widzę, że ziemia jest naprawdę ładna, znaczy jest taka troszkę mroczna, tak samo drzewa w porównaniu do zwykłej Terrarii, która jest taka cukierkowa. Nawet slime się różnią, NPC z tego co widzę nie za bardzo. Też nie jestem pewien, czy nie mam za głośno tej terki, później mi będzie w uszy boleć. No dobra, i też widzę, że sloty się różnią. Normalnie w Terrarii mieliśmy takie niebieskie, widzicie tutaj sloty. Wszystko jest takie ogólnie bardziej realistyczne, mam wrażenie, ale niektóre grafiki się nie zmieniły. Co do różnego rodzaju itemów, to mamy je tutaj i widzicie, że każdy z tych itemów jest bardzo ładny i bardzo ładnie ocieniowany. Tego się można było w zasadzie spodziewać, ale moim zdaniem rozgrywka na takim texture packu to naprawdę byłoby zupełnie nowe doświadczenie. Zobaczcie, tutaj jest na przykład pustynia, są kaktusy wyglądające zupełnie inaczej, mają jakieś swoje, chociaż tu jest taki dziwny cień, no ale dobra, wiecie, że zupełnie inaczej wyglądają niż w normalnej Terrarii. Przeciwnicy widzę, że się za bardzo nie różnią, ale wiecie co, ja może sobie włączę god moda, jeśli by się dało, opyk, nie chcę lighthacka. Dodam sobie może jakieś itemy, tak żeby móc lepiej eksplorować świat i sobie pobiegamy, troszkę potworzymy, zobaczymy jakie jeszcze grafiki mogą nas w tym texture packu zaskoczyć. Też wziąłem sobie parę itemów, żeby się osłaniać i zauważyłem, że Miaomir i Starlaf mają zupełnie inne grafiki, tak samo Solar Flare Pickaxe. A już na przykład Last Prism nic nie ma. Jest taki jak był, chociaż na stronie wiedziałem, że albo zostanie zmieniony, albo został, no nie wiem, u mnie w każdym razie nie było takich sytuacji. Tutaj mamy biom śnieżny, zobaczcie, że znowu są bloki zupełnie inne tego lodu, śniegu. To bardziej właśnie przypomina taki lodowy biom, a nie śnieżny, szczerze powiedziawszy. Przez te zaspy. No, snow, niby snow, a wygląda jak lód trochę. Taka zmarznina bardziej. Też jestem ciekaw samych bossów, ale chciałem sobie popodróżować po świecie. Także nie wszystkie grafiki zostały zmienione i teraz pytanie, czy jest tak dlatego, że na przykład ktoś nie miał grafik tutaj, żeby dodać i wciąż one są tworzone, czy na przykład nie było w ogóle takiej potrzeby, żeby dodawać. Na przykład widziałem, że przy Kilofach Pickaxe, zobaczcie, Solar Flare Pickaxe ma grafikę specjalną, Vortexowy chyba też, chociaż nie jestem pewien, a już na przykład Nebula czy Stardust pozostały nieruszone tak naprawdę. Raczej wydaje mi się, że te grafiki były na tyle dobre, że po prostu pasowały. Ale texture pack, kurczę, jest nieziemski, widzę, że tutaj dungeon się akurat nie zmieniła. Lochy to chyba jedna z niewielu struktur, które mogłyby zostać faktycznie zmienione i dodawałyby moim zdaniem klimatu takiego. Wiecie, że to jest mroczne i w ogóle co to jest? A, klej. Też się zmienił. Aż kusi, żeby na czymś takim let's playa poprowadzić. Jakbym jeszcze, kurczę, robił jakąś serię z normalnej terki przed update'em 1.4, albo nie tylko z normalnej, jakbym w ogóle robił jakąś jeszcze serię na modach, to chyba nawet się pokuszę o takiego texture packa. Texture packów jest w sumie o wiele więcej. Nie wszystkie pewnie są na tyle rozwinięte jak ten, dlatego właśnie wybrałem tego, a nie innego. Ale jeśli zdarzyłoby się też coś ciekawego, to mogę wam nakręcić ten film, jakoś przedstawić właśnie w takiej luźnej formie. A czemu luźna forma? Bo moim zdaniem tutaj tak jest czyste takie przeglądanie grafik i poza let's playami raczej nie mam okazji sobie tak po prostu pogadać do mikrofonu, pozwiedzać, dlatego w sumie się cieszę.
Corruption, jak wygląda. Szczerze powiedziawszy... O! Nawet Devourer się zmienił troszkę. Szczerze powiedziawszy, ten... Ty też, Eater of Souls. Nie, no, akurat te grafiki nie podobają mi się aż tak, ale wiem, że będą pasowały z Calamity modem, bo tam na przykład, jak się walczyło z tym takim... z taką alternatywą dla Corruption od Brain of Cthulhu, z tym mózgiem takim, co też strzelał jakimiś tam takimi kulkami, to właśnie grafiki były podobne, dlatego tak dziwnie wyglądają te wszystkie nasze Eater of Soulsy, pożeracze, ale tak to, ten Corruption to mi wygląda jak takie fioletowe drewno i liście. Taka dżungla fioletowa. Tak trochę. A jak jest niżej? Altar. Kuleczki, Shadow Orby są, ładnie, ładnie. Tutaj jest nawet Life Crystal, też ładnie wygląda. O, znowu Eater of Souls. No nie, no mi to wolę zdecydowanie do zwykłej Terrarii. To są takie trochę przebajerowane. Wyglądają jak takie mechy bardziej, czy coś w tym stylu. Jakby to już był, powiedzmy, hard mode i nie tylko bossowie sprzed hard mode'a się ulepszyli. Na przykład Destroyer, tylko właśnie Eater of Souls'y też się ulepszyły. Są takie zmechanizowane. Tak przynajmniej grafiki mi sugerują. O, tu mamy dżunglę. Fajne takie drzewa z podkreślonymi liśćmi, ale to, co mi się nie podoba, to gleba, że mają, no ta gleba wygląda tak, jakby to była jakaś kratka. Mogliby jeszcze nad tym popracować. No i znowu ocean, dobra. To chyba teraz przejdziemy sobie do tego, co powinno ciekawić was najbardziej. Chociaż nie, jeszcze piekło sobie zobaczymy na przykład. To tu się przeniosę. Shadow Chest, ładnie wygląda, ładnie, ładnie. No ale piekło to się w zasadzie nie różni, tło też zostało takie samo, a chyba nawet mogą zmieniać w teksturpakach tło. Hellstone. Nie no, Hellstone to ładnie wygląda. Chociaż czemu, jak wykopuję, to taki kwadrat dostaję? No, tak wygląda troszkę dziwnie ta bryłka. Ale ogólnie rzecz biorąc, grałbym na czymś takim. Zobaczmy jeszcze cave'y. Tu jakieś muchy takie. Na szczęście mam godmoda, to nic mnie nie zabije. O. Tu są kamienie. No nie chcę tego porównywać do Minecrafta, ale w czasach, kiedy jeszcze grałem w tę grę, chociaż teraz naprawdę nie mam ochoty i raczej niechętnie bym wrócił, to lubiłem sobie zainstalować jakiegoś teksturpaka i zauważyłem, że w pewnych kwestiach właśnie Terraria tak idzie troszkę śladami Minecrafta w sprawach tego, co robi community. I już na przykład mamy bardzo fajne, rozwinięte mody, a teraz już przyszła kolejna, nawet teksturpaki. Teksturpaki wiem, że było wiele wcześniej, ale serio mówię, mogę tutaj mówić głupoty w tym momencie, dlatego że nie byłem tak wgłębiony w temat, ale teksturpak bardzo mi się podoba. O, jeszcze tu z Marsliny zobaczył. Jaki lód, kurczę. Wow. Snowball Cannon. Wiecie co, wejdziemy sobie na powierzchnię. I tak, ustawię sobie jeszcze dzień na chwilę, tak żeby więcej widzieć. I zobaczmy jeszcze parę itemów. Jak się jeszcze to zmieniło w przypadku przedmiotów, bo może jakieś grafiki nas wprowadzą w osłupienie. Oto widzicie, że kostiumy za bardzo się nie zmieniły. O! Zbrojki. Tutaj kobaltowa nic, ale już ta myfrilowa fajnie się zmieniła. Taka bardzo ładna, ocieniowana. Podoba mi się. No dużo grafik jednak zostało ze zwykłej Terrarii. Roby chyba też się delikatnie zmieniły. O! Szlumajtowy secior, ale ładnie wygląda. Ocieniowany ładnie. Klucze też się zmieniły. Tutaj zupełnie inna grafika Jungle Key czy Crimson Key. Niektóre zostały tak delikatnie podrasowane, to widać. Taki cień został dodany, Hallowed Key na przykład. Zostawmy może... chociaż jeszcze podki chciałbym zobaczyć, bo tutaj najwięcej zmian dostrzegłem w tych podkach. Okej, okay, chyba możemy to zostawić za sobą. Zobaczmy jeszcze bossów. Tylko bym musiał... Ciekawe, czy jak przyzwę sobie od razu bossa, to czy się zrobi dzień, noc... O. Brain, chyba się za bardzo nie zmienił. Ale Wall of Flesh może się zmienił. Czekajcie, pójdziemy sobie do piekła. Piekło. Wow! Teraz to jest faktycznie ściana mięcha. I te oczy jak się przesuwają. Kurczę, to w Discord sobie nie wziąłem niestety. Teraz to jest faktycznie ściana mięcha. Dwie gały, paszcza. Nie no, podoba mi się. Jeszcze takie włosy jej dorobili z tyłu. Ścianie mięcha. O, mamy w ogóle jeszcze hard mode, to może gdzieś się halo zrobiło.
Ta ziemia jest taka ciemna, przez co dziwnie wygląda troszkę z trawą. Ale kojarzy mi się bardzo ze Starboundem, nie wiem czemu. Jak tak teraz patrzę, i pixie zupełnie inne są. Takie motylki bardziej. O, megafon. Akurat. Jakby to był let's play, to by łatwo nie wyleciało pewnie. Zobaczmy jeszcze jakichś bossów. Na przykład sobie przyzwiemy golema. Golem się w ogóle nie zmienił, widzę. To go sobie wyczyścimy. Bang. O, i serduszka wypadły. Wyglądają jak live krystale tak trochę. A ja w Cthulhu? Wow! Co ty tyle oczu ci dodało? Co jest? Gościu. Ażbym zobaczył sobie drugą formę, tylko musiałbym zmienić na noc. Wiecie co, wezmę sobie jeszcze potkę. Shine Potion, żebyście lepiej widzieli. Chociaż mam jeszcze Lighthacka, ale dobra. Jak to z tym okiem jest? Jak wygląda jego druga faza? A, takie oczko, już bez oczu w środku. Wszystkie służki poszły. Queen Bee? Niech stanie w miejscu na chwilę. Ona to jest z kolei taka też bardzo ciemna. Tak już nie przypomina aż takiej pszczoły. Znaczy, dobra, przypomina, ale taka, przez to, że jest taka ciemna, taka mroczna, to wygląda jak jakaś, nie wiem, odmiana z korabszy czy coś tak trochę. No zobaczcie. Nie no, akurat w przypadku pszczoły to wolałbym normalną, starą grafikę, ale nie jest zła. Staff of Earth. Destroyer? O, wszystkich sobie przyzwiemy. Wow, mechaniczni to ładnie wyglądają. Wiecie co, mechaniczni, no dobra, w przypadku Twinsów niewielkie zmiany są. W przypadku Destroyera są olbrzymie, wygląda bardziej jak Dog, tak trochę, tylko taki cieńszy. Te lasery są takie bardziej wyraziste i on sam jest taki bardziej świecący na fioletowo. A co do Prima, to wygląda ładnie, na przykład jego ręce niektóre. Tam widziałem, że o, ta piła robi się taka nagrzana. I to jest jak najbardziej spoko, ale zauważyłem, że sama czacha wygląda niezbyt majestatycznie, no. No, kurczę, ciekawe jak sam Skeletron wygląda, skoro Prime wygląda w taki sposób. Kurczę, aż przyjrzałem się mu jeszcze. Prime, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. To już nawet nie jest kwestia tego, że te grafiki są źle narysowane, tylko kwestia tego, że zmiany są tak duże, że troszkę mi tutaj klimat Terrarii, że tak powiem, ucieka. O, tu jest Skeletron. No i zobaczcie, tu mamy czachę taką. A jak sobie przyzwiemy Prima, to jest taka. No zupełnie inne. Jakby była taka czacha, tylko bardziej taka błyszcząca. I z tymi oczami, moim zdaniem byłaby lepsza niż taka kurczę, jaka jest teraz. Dobra, a Duke Fishon raczej się nie zmienił, bo o, no nie widzę tutaj za bardzo różnicy. Szkoda. Szczerze szkoda, bo akurat Duke Fishon jest w ogóle chyba nawet moim ulubionym bossem. Chociaż tu może się zmieniło trochę te gore. Ale serio, ostatnio się nawet zastanawiałem, jaki boss byłby moim ulubionym. I chyba nawet Duke Fishon. No kappa. Ażbym sobie zobaczył jeszcze Moonlorda, ale mamy kultystę. Jaki ryj. Mamy planterę. Plantera taka bardziej ocieniowana, ale jest bliska temu, co jest normalnej Terrarii. O. Dobra. Pyk. Chociaż jeszcze drugiej formy nie zobaczyłem. Mam jeszcze pilary. I druga forma wygląda tak. Nie no, Plantera to tu zdecydowanie chyba najładniejsza. Chociaż ten Skeletron też był super. Taka Plantera, kurczę. Taką to bym chciał. Dobra, pęk. I tam chyba nawet dwa pilary poszły, wszystkie pilary poszły, czyli czas na Moonlorda. Zobaczymy sobie teraz Moonlorda w takim razie, okej, może być. Mam nadzieję, że mi się wszystko pomieści w ekranie. A, glutek też po prostu ocieniowany. Bardziej szczegółowy, ale nie, ładny, na plus bardzo. O, zobaczmy tego nieszczęsnego Moonlorda. A, Moonlord jest bez zmian, taki jak był. Chyba jest wystarczająco szczegółowy, żeby pasować do Calamity, co? A, a liczyłem na bardzo duże zmiany w Moonlordzie, szczerze. Skoro inni bossowie zostali tak fajnie podrasowani, ale też dużo pracy byłoby przy tym, rozumiem. Wyverna też została jaka była? Soul. Właśnie, też tak, przeszedłem przez te pilary, a może one też się jakoś zmieniły. Chyba nawet nie.
Nie, chyba pozostały bez zmian. Co do NPC, to tak jeszcze mogę napomknąć, że widzę, że na przykład grafika Witch Doktora się zmieniła, o. Czy ktoś jeszcze? No nie, chyba tylko Witch Doktor. Wymagał specjalnej opieki. Bekon. Dobra ludziska, to chyba by było tyle z pokazówki. Chyba pokazałem wszystkie najciekawsze rzeczy, przynajmniej takie, które by was interesowały, tak mi się wydaje. Oczywiście zachęcam do pobrania tego teksturpaka i wiecie co, chciałem powiedzieć jeszcze jedną taką rzecz. Jeśli macie wątpliwości, jak zainstalować teksturpaka, to mogę nakręcić osobny materiał do tego. Dlatego, że szczerze powiedziawszy, ja miałem troszkę problemów z tym, żeby jednak to zainstalować, bo inaczej się instaluje w normalnej Terrarii, inaczej jest to trochę na Team Loaderze. Dlatego jeśli chcecie osobny taki materiał, jak właśnie zainstalować teksturpaka, no to mogę wam nakręcić. Na razie daję wam linka w opisie do teksturpaka i dajcie znać, mam nadzieję, że sobie poradzicie. Jeśli będzie potrzeba, to nagram. No i też piszcie, co sądzicie o tym właśnie, o tych teksturach, sprite'ach z Calamity. No to mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pokazówka, więc komentujcie, oceniajcie, wspierajcie. Zapraszam oczywiście na Discorda, na Neon Tetry, jak i na grupę na Facebooku. Więc pa, pa!